witamy serdecznie. Dzień dobry. W naszym programie wielkanocnym tradycyjnie już jest z nami ksiądz biskup tarnowski Andrzej Jerz. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam was kochani. Księże biskupie, mieliśmy okazję spotkać się kilka miesięcy temu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. I tutaj pojawia się pytanie, które święta są bliższe sercu księdza biskupa? Święta Zmartwychwstania Pańskiego czy Święta Bożego Narodzenia i dlaczego? Od strony teologicznej wiadomo, że każde z tych świąt jest bardzo ważne. Gdyby nie było wcielenia, nie byłoby narodzenia Pana Jezusa i nie byłoby Jego męki, później zmartwychwstania, więc sprawa tu jest jasna, ale mimo wszystko święta Wielkiej Nocy są w centrum chrześcijaństwa. Osobiście, bo mogę mieć tutaj swoje własne egzystencjalne doświadczenia. Gdy byłem dzieckiem i młodym człowiekiem, bardziej byłem zafascynowany uroczystością Bożego Narodzenia z wiadomych względów. Rodzina, bliscy, zwyczaje, klimat takiej świeżości, energii, życia, narodzin Chrystusa, kolęd i tak dalej, i tak dalej. Gdy jestem już starym człowiekiem obecnie, to bardziej jak gdyby przemawiają do mnie święta wielkanocne, które mają w sobie właśnie to życie, ale życie innego rodzaju. Kiedy starzejemy się, kiedy procesy fizjologiczne nas tutaj osłabiają, kiedy pamięć zaczyna zawodzić, wówczas uświadamiamy sobie, że śmierć nie jest końcem, ale początkiem nowego życia w Chrystusie. I że także świat, który dosyć może rysować się pesymistycznie, zwłaszcza w ostatnich czasach, to właśnie w tajemnicy zmartwychwstania ma otwartą perspektywę ku życiu. Dlatego może teraz bardziej fascynują mnie święta Wielkiej Nocy, zwłaszcza, że cała diecezja jest takim żywym organizmem Chrystusa Zmartwychwstałego. Święta Wielkiej Nocy są poprzedzone okresem Wielkiego Postu. Czemu ma on służyć i w jaki sposób dobrze go wykorzystać? Wiemy doskonale, bo uczyliśmy się na katechezie szkolnej, że Wielki Post przygotowuje nas do tych ważnych wydarzeń zbawczych, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, tak jak Adwent przygotowuje nas na tajemnicę narodzin Chrystusa, ale wiemy, że każdy z nas przeżywa Wielki Post jeszcze inaczej, ma swoją dynamikę życia, bo jesteśmy w różnych stanach wewnętrznych, duchowych, psychicznych. Myślę, że dzisiaj Wielki Post powinien powracać do życia młodych ludzi jako pewna forma ascezy, pracy jednak nad sobą, ponieważ pojawiły się pokolenia rozpieszczone, pokolenia, które nie pracują nad sobą, nad swoim charakterem i niestety później są wpychane w brutalny świat dorosłych, gdzie nie radzą sobie i często młodzi ludzie popadają w depresję, w wycofanie, dlatego że nie są przygotowani do podejmowania dużych wyzwań życiowych. Wielki Post pozwala nam ze względu na miłość do Chrystusa, bo zawsze gdy pracujemy nad sobą, to ta asceza nie może się tylko opierać na tym, że chce osiągnąć więcej, chce być lepszy, doskonalszy dla samego siebie, intelektualnie, duchowo, moralnie. Nauczyłem się jeszcze jednego języka obcego i tak dalej, pozyskałem taką czy inną możliwość jeszcze realizacji siebie, ale pracujemy nad sobą, żeby pokonywać swoje wady, słabości, grzechy i wydobywać dobro, piękno ze względu na miłość do Boga. I to jest potężna motywacja, który nas do końca umiłował i w czasie Wielkiego Postu, zwłaszcza przeżywamy nabożeństwa pasyjne, gdzie ujawnia się ta miłość Chrystusa ukrzyżowanego, ale także w miłości do innych, czy do rodziców najbliższych, a już chłopcy, dziewczęta w tym wieku poszukują tej drugiej części.
osoby, z którą się zwiążą w małżeństwie na całe życie, więc nie mogę zaniedbać ze względu na tą miłość do osoby, której jeszcze nie znam, to nie mogę zaniedbać okresu młodości, bo jeżeli tam nie popracuję nad sobą, to niestety moje wady się tak wzmocnią, a dobro gdzieś się tak mocno ukryje, że później mogę być tragedią dla tej osoby. Mogę być człowiekiem, który zniszczy czy tę osobę w małżeństwie, czy inne osoby. Dlatego tutaj musimy tą pracę nad sobą w Wielkim Poście zawsze podejmować z miłości. Praca nad sobą głównie kojarzy się, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, kojarzy się z postanowieniami wielkopostnymi. Czy ksiądz biskup miał takie postanowienie w tym roku, w tym okresie Wielkiego Postu? I jeżeli tak, czy mógłby nam ksiądz zdradzić, co to było za postanowienie? Tak, ono się pojawia co roku i muszę powiedzieć, że jest to postanowienie, który tak wiem, że nie do końca spełnię. No i to jest cały paradoks. Mianowicie zawsze się postanawiam, że więcej czasu zachowam dla siebie na medytację, na modlitwę, wyciszenie, żeby wejść głębiej właśnie w te tajemnice zbawcze Chrystusa, żeby Jego życie bardziej przenikało moje, a moje Jego. Ale no właśnie, obecność w Afryce prawie miesięczna spowodowała, że powrót do diecezji był dosyć trudny, ponieważ mnóstwo spraw narosło, dużo wydarzeń. Jesteśmy jeszcze w trakcie redagowania dokumentu końcowego Piątego Synodu, więc jeszcze dochodzą zajęcia, jeszcze przekształcamy diecezję. To wymaga olbrzymich sił, nakładów. No i niestety muszę powiedzieć, że raczej połowicznie zrealizowałem to postanowienie. Księdzu biskupowi damy chwilę wytchnienia od pytań, natomiast przeniesiemy się teraz do naszej redakcyjnej koleżanki Gabi. Dzisiaj gościmy u nas panie z koła gospodyń wiejskich Pełna Chata w Szczepanowicach. Jest ze mną pani Ania, Basia, Mariola i Dorota. Dzień dobry. Może na początek opowiedzą nam panie, co znajduje się na świątecznym stole i jaka jest tego symbolika? Na świątecznym stole dzisiaj znajdują się potrawy do śniadania wielkanocnego, czyli przychodzimy w niedzielę po rezurekcji i zasiadamy wspólnie z całą rodziną do posiłku. Jest to właśnie śniadanie wielkanocne, więc rozpoczynamy na pewno od złożenia sobie życzeń i od zjedzenia święconki, którą poświęciliśmy dzień wcześniej, ale oczywiście śniadanie wielkanocne to wszelkiego rodzaju potrawy związane z jajkiem i właśnie takich potraw mamy tutaj najwięcej, czyli mamy jajka faszerowane szynką, tradycyjne jajka z majonezem, tam dalej są również jajka z serkiem i chrzanem. Są również jajka zalane takim sosem chrzanowo-musztardowym. Do tego oczywiście tradycyjnie żurek na śniadanie i od tego śniadanie zaczynamy. No i oczywiście chrzan pod każdą postacią. Akurat tutaj mamy w dwóch rodzajach, jako biały z jajkami gotowanymi i drugi z jajkami ubijanymi na parze, a także ćwikłe z chrzanem. Oczywiście wędliny, sałatki i nie może także zabraknąć słodkości. W naszym wypadku jest to babka wielkanocna i sernik. A jak długo przed Wielkanocą zaczynają panie przygotowania? Różnie, ale tak najlepiej jest zacząć w czwartek, może w środę, w zależności od tego, co my sobie chcemy przygotować. Panie niektóre pieką wcześniej, żeby mieć ten czas wolny, żeby można było przygotować sobie pisanki czy jakieś inne rzeczy tego typu związane. Także wydaje mi się, że czwartek, piątek jest takim fajnym dniem na to, żeby przygotować te rzeczy. Więc to jest żurek na serwatce, szybko się go przygotowuje, gotujemy wodę, dodajemy zakwas, zagotujemy, dodamy oczywiście sól, pieprz i później zabielimy śmietaną. Dajemy białą kiełbasę, przygotowujemy jajka. Dobrze, życzę smacznego. Myślę, że będzie to szybkie danie. A skąd się biorą przepisy? Czy są to te same przepisy od lat, kultywowane po mamie czy babci, czy jednak z internetu i co roku udoskonalane? No raczej to każdy wedle siebie. No,
czasami to mamy nam też podpowiadają wiele, później same coś dokładamy ze swoich takich przepisów, co jedna od drugiej usłyszy, żeby było to jak najlepsze i żeby też rodzinie smakowało. To na razie dziękujemy i wracamy do księdza biskupa. Dziękujemy Gabi i paniom z gospodyń wiejskich. I wróćmy do naszej rozmowy. Takie luźne pytanie odnośnie świąt. Co ksiądz lubi, co ksiądz biskup lubi najbardziej w świętach wielkanocnych? Klimat życia. Bo, kiedy przeżywamy uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, to takie odnoszę wrażenie już od dziecka, że Chrystus zmartwychwstały idzie przez świat, idzie przez przyrodę, która wtedy odżywa. Tak się składa w tych szerokościach geograficznych, że właśnie święta Wielkiej Nocy zbiegają się z początkiem wiosny, z okresem wzrostu przez wegetację roślin. I w tym anturażu wiosennym to życie, które płynie z Chrystusa Zmartwychwstałego, ono bardzo mocno się przebija. Poza tym w nas samych jest to wydarzenie. Chrystus nie tylko jest na zewnątrz, ale przechadza się niemal przez nasze życie. I wszystko napełnia takim doświadczeniem właśnie radości, pokoju, siły, energii. I gdy tak słyszałem te przepisy, które panie podawały dotyczące żurku, to nawet właśnie te potrawy są nasączone też tą świątecznością. To jest nie tylko kwestia smaków, ale czegoś więcej, że przez tą potrawę wchodzi się jeszcze w jakąś relację między nami. Kilka tygodni temu jeszcze szperałem w starym domu, w szufladach i znalazłem przepisy mojej babci, mojej mamy, które były przekazywane przez jeszcze ich prawdopodobnie mamy, babcie. Wszystko spisane na zeszytach, bo tak wtedy te przepisy były przekazywane tradycyjnie. O, też ciekawe doświadczenie więzi, tradycji z rodzinami, które odchodzą, gdzie Chrystus zmartwychwstały wciąż ten sam, przychodzi do pokoleń poprzednich, do nas i przyjdzie do następnych. No właśnie, wspomniał ksiądz biskup o kwestii tradycji, czy z tych tradycji wielkanocnych jest jakaś taka, którą ksiądz biskup by wskazał jako najpiękniejszą, najbardziej do księdza trafiającą? Tradycja na pewno, chociaż wiąże się teologicznie oczywiście z uroczystością Wielkiej Nocy, mianowicie chodzi o procesję rezurekcyjną. Zawsze wpływała na mnie w sposób niezwykły. Od dzieciństwa ta tradycyjna w Limanowej, czyli w poranek wielkanocny, gdzie no właśnie wchodziliśmy w przestrzeń codzienności, w tą świąteczność otaczającej nas przyrody z procesją rezurekcyjną, ale także kiedy celebruję uroczystości w katedrze tarnowskiej, bo mamy taką możliwość, przeżywamy też procesję rezurekcyjną w Wielką Sobotę, wymiar paschalny, kiedy wieczorem, już późnym wieczorem też wychodzimy i okrążamy trzykrotnie katedrę ze świadomością, że nie tylko odkupiony lud Boży zmierza z Chrystusem, ale to On nam towarzyszy na co dzień. I ta procesja ma dla mnie zawsze no, wielowymiarowy tutaj wpływ na moje życie. Tutaj chwileczkę się zatrzymamy i z powrotem udamy się do Gabi i jej gości. Teraz znajdujemy się z panią Dorotą, specjalistką od pisanek, która opowie nam, jak wygląda proces tworzenia takiego cuda. Takie jajka wykonuje się w bardzo prosty sposób. Trzeba mieć tylko wydmuszkę, wiertarkę, dobre wiertło i chyba wydaje mi się, że dużo cierpliwości. A skąd wzięła się taka pasja?
Pasja wzięła się z przypadku, ponieważ swego czasu haftowałam jajka, wyglądały mi tak. I w momencie, kiedy haftowałam, te jajka zaczęły pękać i pojawiały się takie otworki. One czasami przybierały kształt różnych kwiatów, czy kojarzyły mi się z różnymi takimi kształtami. I postanowiłam te kształty po prostu powiększyć. A jak długo tworzy pani takie pisanki? No myślę, że to już jest ponad 15 lat. Ponad 15 lat. Wykonanie takiej jednej pisanki to jest około 12 godzin, 10-12 godzin. Chyba, że to są te duże, a to już jest około 3 dni. Jakie są pani ulubione motywy? Tak jak tutaj większość motywów przeważa takie motywy architektoniczne. Mamy tutaj gotyckie rozety. O, tutaj są na przykład rozeta z francuskiej katedry, która mi się bardzo spodobała. Ale są też takie wzory, można powiedzieć, że troszeczkę nawiązujące do secesji, która też jest bardzo mi bliska i staram się też wykorzystywać te elementy właśnie na jajkach. A czy któraś z pań tworzyła kiedyś swoją własną palmę? Oczywiście, że tworzymy własne palmy, a Basia tworzy ogromną palmę, która co roku staje w naszym kościele parafialnym w Szczepanowicach. I z czego wykonujesz taką palmę? Palmę wykonujemy z naturalnych materiałów. Kilka tygodni wcześniej wykonujemy kwiaty z krypiny. Przyozdabiamy tą palmę właśnie tymi kwiatami. Oczywiście dodajemy suszone trawy, bazie, dodajemy bukszpan. No i wyplatamy taką palmę. Możemy się pochwalić, że zawsze z sukcesami, ponieważ na różnych konkursach udaje nam się zdobywać wysokie miejsca, z czego jesteśmy bardzo dumne. Czy na konkursie liczy się tylko wygląd, czy też wzrost i jak długa jest ta palma? Są różne kryteria oceniania, ale tak naprawdę liczy się przede wszystkim to, z czego ta palma jest wykonana, czy co są właśnie naturalne materiały, bo to jest bardzo ważne, żeby wracać do tradycji i żeby ta palma była tradycyjna, czyli z naturalnych materiałów. Na pewno wysokość też ma znaczenie, ale myślę, że te walory estetyczne są jednak ważniejsze. Na razie to wszystko. Dziękujemy. Wracamy z kolejną porcją pytań do księdza biskupa. W zasadzie już ten temat został delikatnie poruszony, dlatego spróbujmy go trochę zgłębić. Dlaczego właściwie to właśnie święta Wielkiej Nocy są tymi najważniejszymi w tradycji Kościoła katolickiego? Dlatego, że wyznaczają nam kierunek nadziei. Bez tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa, gdybyśmy zatrzymali się tylko na Jego śmierci, chrześcijaństwo nie ma właśnie tej rozległej perspektywy życia. Jeżeli odrzucamy tę tajemnicę zmartwychwstania, być możemy ją odrzucać, to nie ma żadnego znaczenia, bo ona jest i nikt nie jest w stanie jej odrzucić. Wówczas ludzkość i poszczególne osoby zmierzają w kierunku jakiejś przepaści, niebytu, bez sensu. Całe to nasze życie, które ma formę ukrzyżowania, cierpienia. Nawet gdy ktoś chce unikać za wszelką cenę cierpienia, to i tak wcześniej czy później taka czy inna forma go dopadnie. Życie jest tylko taką nędzną wegetacją. Stąd chrześcijaństwo zawsze jest ją wielkiej nadziei, młodości, nowości, nowej cywilizacji, nowego człowieka. I do tego ma w sobie nieprzemijającą. Już rozmawialiśmy także o tym, że święta wielkanocne są związane z tradycją. Cały czas krążymy wokół tej tradycji i tej, można powiedzieć, powtarzalności co roku. Ale jak sprawić, żeby te święta wielkanocne były nieco inne? To znaczy, żeby rzeczywiście zmieniły coś w naszych sercach? Jestem przekonany, że każdy z nas, chrześcijan, katolików, ma swoją drogę nawrócenia i w każdym z nas Duch Święty działa i prowadzi nas właściwymi drogami dla nas. Chociaż jesteśmy we wspólnocie Kościoła,
czyli ta jedna droga, którą jest Chrystus, jest ta sama, ale realizujemy je w różnym stopniu, w różny sposób. I dlatego ważne jest prowadzenie życia duchowego, wejście głębiej w siebie, w swoje sumienie, aby tam usłyszeć głos Boży, aby kierować się natchnieniami Ducha Świętego. Wtedy uzyskujemy ten właściwy kierunek i odnajdziemy zawsze drogę, żeby przeżyć te święta Wielkiej Nocy jak najlepiej. Z jednej strony one przychodzą z zewnątrz, wciąż to wydarzenie, które zaistniało raz jeden, jest obecne cały czas poprzez liturgię, jest dostępne, tak jakbyśmy sobie wchodzili do tej rzeki co roku na różnych odcinkach tej rzeki zmartwychwstałego Chrystusa, Jego łaski, Jego obecności, miłości. I mamy tutaj liturgię, sakramenty, Słowo Boże, gdzie niemal Chrystus z zewnątrz zmartwychwstały przychodzi do nas, ale te tajemnice się dzieją też równocześnie w nas. My jesteśmy domem Chrystusa zmartwychwstałego i wydaje mi się, że tutaj kwestia zasadnicza to prowadzenie właśnie pogłębionego życia duchowego, modlitewnego, medytacja nad Słowem Bożym, więcej wyciszenia, dystans do współczesnej kultury w wielu sytuacjach, która nas zniewala, umiejętność korzystania też z mediów. Wydaje mi się, że rzeczywiście już zaczyna się okres dystansu. Nie mówię dlatego, że jesteśmy tutaj, są media budujące, kształtujące, formujące, ale Musk i inni podkreślają, że trzeba na przykład powiedzieć stop sztucznej inteligencji, bo idzie to po prostu za daleko. Ci, którzy są twórcami, w pewnym momencie dostrzegają, że te narzędzia zaczynają szkodzić, więc umiejętność wejścia w Boży świat daje nam dystans do wielu rzeczy, olbrzymią wolność i umiejętność później korzystania w sposób wolny z mediów, z innych możliwości, które daje współczesny świat. Kończąc już powoli, ostatnie pytanie i tu nie ukrywam, że coś z czym ja sam często mam problem, to znaczy czego właściwie powinniśmy sobie na te święta wielkanocne życzyć nawzajem? Myślę, że przede wszystkim odkrywania w Chrystusie życia, o którym mówiłem, pełni życia, pełni młodości. To jest młodość piękna, którą Chrystus cały czas w sobie ma i czego się dotknie i kogo się dotknie, to niejako ta osoba odżywa, nabiera nowych sił, nowych energii, więc moglibyśmy sobie życzyć i tego chciałem wam wszystkim, drodzy, życzyć, jeżeli to będzie możliwe za chwilę, tak, abyśmy przyjęli Chrystusa zmartwychwstałego, który przemienia nasze życie i żeby pozwolić się Mu dotknąć w tym znaczeniu, żeby Jego życie spłynęło na nasze i w ten sposób będziemy w Nim odzyskiwać młodość duchową, a co za tym idzie, będziemy ludźmi pokoju, bo to jest dzisiaj też bardzo ważne, ludźmi, którzy szanują drugiego człowieka, bo w nim dostrzegają Boży obraz i rozwijają się na wielu poziomach, dlatego że chrześcijaństwo nie jest religią represyjną, ale religią, która pozwala człowiekowi rozwijać bardzo progresywną i bardzo postępową, zarazem tradycyjną. Bardzo księdzu dziękujemy i zanim tradycyjnie poprosimy księdza biskupa o błogosławieństwo i o życzenia, jeszcze na moment wrócimy do naszej redakcyjnej koleżanki Gabi i jej gości. To proszę opowiedz nam o symbolice tych potraw. Na świątecznym stole oczywiście nie może zabraknąć jajka, które jest symbolem życia odrodzającego się. Drugą ważną rzeczą jest sól, która chroni nas od zepsucia. Chrzan, który jest symbolem witalności i siły. I oczywiście pięknego mazurka, który jest tylko na Wielkanoc, który jest takim symbolem dobrobytu. Wszystko to wygląda naprawdę przepięknie, ale jak wspominają Panie Wielkanoc z dzieciństwa? Jaka jest tradycja, którą najlepiej Panie pamiętają? Tradycja jest przede wszystkim u mnie w domu. Bardzo lubiliśmy robić pisanki i
robiliśmy je w piątek na wieczór, tak żeby później były do koszyczka, do święconki. Przygotowaliśmy sobie jajka. Także i teraz dzieci, moje córki też to kontynuowały. Myślę, że kiedyś przekażą to dzieciom. A jak wspomina pani Śmigusa Dyngusa? O, Śmigus Dyngus był naprawdę mokry. Nie jest przesadą, że wylewaliśmy na siebie całe wiadro wody. Niestety teraz jest bardziej sypany. A wracając jeszcze do żurku, to ile trwa stworzenie takiego dzieła? Bo wiemy, że nigdy nie smakuje tak dobrze jak na Wielkanoc. Zgadza się. Żurek jest specyficzny, bo robimy go na serwatce, więc dajemy. Podstawą jest serwatka, można dodać troszeczkę wody, ale też się nie musi. I później jak się to wszystko zagotuje, zabielamy śmietaną, dajemy białą kiełbasę, gotujemy jajeczka i życzymy smacznego. Super, to wróćmy jeszcze do pani Doroty. I nasze ostatnie pytanie, jak wygląda cały proces tworzenia, począwszy od narysowania? Ja swoje jajka wykonuję nieco wcześniej, bliżej od świąt. I cały proces wygląda mniej więcej w ten sposób, że biorę sobie czyste jajko, gęsie, to jest w przypadku, i rysuję po nim wzory, tak jakie mi przychodzą do głowy. Tutaj mniej więcej jest narysowane takie jajko, tutaj jest wyrysowane. Następnie ten wzór graweruję specjalnym wiertełkiem do graweru i zostaje już tylko na tym taki biały wzór na białym tle. Później muszę to tylko wyciąć, wyszlifować, wyczyścić i wtedy pojawiają się takie wzory na takim jajku. Ewentualnie, jeżeli chodzi o barwienie, to możemy sobie wymalować. Tutaj są farbami akrylowymi wymalowane liście. Tutaj jest wymalowane wzory ludowe, bo to też, jeżeli Wielkanoc, no to też musimy troszeczkę nawiązać do tradycji i do jednak tej ludowości tego święta. I tutaj są łowickie akurat pawie. I tutaj jest jeszcze takie jajeczko przygotowane, o właśnie tutaj, przygotowane do malowania, czyli jest wycięte. Nie, ja wtedy już nie czyszczę z tego ołówka i tutaj można sobie nanosić farbami piękne wzory. To wróćmy jeszcze do księdza biskupa i posłuchajmy jego ostatnich słów na dziś. Gabi i paniom z koła gospodyń już dziękujemy, a księdza biskupa prosimy jeszcze na koniec o życzenia świąteczne i pasterskie błogosławieństwo. Drodzy młodzi przyjaciele, kiedyś znalazłem niemal w koszu taką roślinę, kwiat, storczyk, który był tak umęczony, że już nie dał znaku życia. Wziąłem go do siebie, zająłem się, zacząłem pielęgnować i ten storczyk później kwitł cały czas, odnawiał się. Każda z Was jest takim Bożym kwiatem, który rozkwita olbrzymim dobrem dzięki Bożej obecności, Bożej łasce, Bożej miłości, dzięki Chrystusowi Zmartwychwstałemu, który w swoim pięknie ustawicznej młodości dotyka nas, uzdrawia i pozwala nam rosnąć, wzrastać. Tego Wam życzę, abyście pośród tego świata, który często może doprowadzać do duchowego zniszczenia, niemal wysuszenia naszego życia, zniszczenia piękna wewnętrznego, pośród tego świata w Jezusie Chrystusie możecie ujawniać swoje duchowe piękno. Niech tak się stanie, niech Chrystus razem z Wami wyrusza w Waszą przyszłość. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w radości Chrystusa Zmartwychwstałego. Księdzu biskupowi bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. My również dołączamy się do życzeń księdza biskupa razem z całą redakcją i życzymy Wam zdrowych, spokojnych i radosnych świąt wielkanocnych. Wesołych świąt. Jeszcze dwa słowa od naszych wspaniałych gości. Wesołego Alleluja. Zapraszamy do jedzenia.